macie szczęście. Zostały dokładnie 2 wejścia do raju. Limit wejść na ten miesiąc mamy niemalże całkowicie wyczerpany. Zaraz. Limit wejść, coś mi to przypomina. Czy wy przypadkiem nie macie umowy za nawet za ten podpisany? No i masz co chciałeś. Sam nie ma, a drugiemu nie da. Typowy Polak katolik, kurwa. A on przeklina. Uspokójcie się, psa! Grzesiu! Ej kurde, poczekaj, no bo wiesz, on jakby ci to powiedzieć, wiesz, no jakby już wcześniej był sztywny, ale teraz to jest gruba przesada. Wiesz co, musisz tego słuchać, przypomnieć coś, o czym on myślał, kiedy byłeś nim, a wtedy Grzegorz wrócił. Pięknie! A on już wcześniej nazwał mnie baranem. Barankiem, baranie, baranie! Szybszy! Ty za skarżepytę, ty za kolejnego barana. Szybko idzie ta punktacja. Strach cokolwiek powiedzieć. A? No, niezła jazda, co? Strach się zgodzić albo nie zgodzić. Takie napięcie, aż zapomniałem, że nie żyję. Ale to ty zabetonowałeś im dom? Ale zupełnie im gratis. Ale wbrew ich woli? Ale święty, ja nie słyszałem sprzeciwu. No ale coś mi się zdaje, że oni nie byli zadowoleni. Święty! Święty! A widział kiedyś święty zadowolonego klienta? No ale co masz na swoje usprawiedliwienie? Trudny klient mi się trafił. Musiałem skorygować usługę. Pocieszysz go w końcu czymś, co ma początek, rozwinięcie i choćby cień jakiejś puenty? Dobrze, no. No a znasz przypowieść o świętym Korfacy? Nie znam. Matka urodziła Korfacego podczas tańca wokół słoja. Tańca wokół słoja? No nie znacie tego? No matka tańczy wokół słoja, żeby wybłagać matkę naturę o mądrego syna. No przecież każdy to zna. Pierwsze słyszę. No to widocznie twoja matka nie tańczyła wokół słoja. No mniejsza chodzi. Tańczyła wokół słoja. I na świat przyszedł Korfacy. Chłopiec był chorowity, brzydki, ale za to bardzo mądry. Święty, a według ciebie na czym ma polegać happy end tej historii? No po pierwsze, matka Korfacego czciła fałszywe bóstwo, matkę natury, prawda? A po trzecie, Korfacy trafił do raju i stał się patronem poszycia leśnego, a przecież mógł zostać patronem zarażonych syfilisem albo opryszczem. A został patronem leśnego poszycia? I to jest lepiej. No pewnie, że to lepiej, no. To jest piękna historia, no. I co, tobie też lepiej? Nie. A to ty wymagający jesteś. Jest 8-7. Dlatego. Akurat. Na co, nie wierzysz? Przestaję powoli wierzyć. Ale to jest najsmutniejsza rzecz, jaką usłyszałem od stuleci. Grzesiu, muszę ci odjąć punkt. Jest 8-3 dla Teo. Zaraz. Jeśli przed chwilą było 8-7 dla Teo, to po odjęciu punktów powinno być 8-6. No, czyli się nie pomyliłem, dalej jest 8 dla Teo.